Jest 11. Sławomir Siedziniewski, zapraszam na infoserwis, który zaczynamy od sytuacji na Ukrainie. Wieczór i noc upłynęły tam pod znakiem zamieszek. Kijowskie sądy aresztowały co najmniej 29 uczestników protestów. Zatrzymani spędzą w areszcie 2 miesiące. Grożą im wyroki 15 lat więzienia za organizację zamieszek. Tymczasem oficjalny serwis medialny opozycjonistów z Majdanu, Euromajdan PR, ujawnił dokument ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To swoiste zapotrzebowanie na broń, amunicję i ekwipunek niezbędny do dalszego tłumienia trwających już 66 dni demonstracji w Kijowie. O szczegóły zapytamy Pawła Szota, który jest w Kijowie. Witam cię, Paweł. Powiedz, o czym świadczy ten ujawniony dokument?